to jest na przykład do kartofli, choć wyjmiemy ten głupi. Jak zostać jestem skażona pracą wolontariatu, wybieranie moja szpanerowa akcja od wielu lat, też się zastanawiam, komu na najbliższym balu Czerwonej Róży będziemy dedykować pieniądze. Wydaje się, że każdy z ludzi ma jakiś potencjał wrażliwości, pomagania im, jeżeli ma tylko takie możliwości, bo to nie jest nic nadzwyczajnego, to powinien to zrobić. I tak naprawdę nie do końca chodzi o kasę, tak? Bo czasami jest, to może być pomoc fizyczna, pomoc rzeczowa. Czasami wystarczy naprawdę dobre słowo i nie ma tu żadnego patosu. Praktycznie chyba od czasu spotkania z Markiem Strzymowskim i Zelą rozmawialiśmy o kuchni polowej. Najpierw mi się wydawało, bo Marek wcześniej próbował pozyskać kuchnię, że to będzie bardzo proste. Potem się okazało, że trudności ogromnie się piętrzą. Chyba też moja determinacja, bo dla mnie było to niezrozumiałe, że Stowarzyszenie Marka chce zrobić naprawdę bardzo ważną, bardzo potrzebną rzecz dla ludzi i nie można pozyskać czegoś takiego jak kuchnia polowa. Potem zaraziłam pomysłem kolegę Pawła Suskiego, który jest posłem z Komisji Monoskiej. Paweł pomagał mi, wspierał. A na koniec, trochę z uśmiechem powiem, docisnęliśmy wiceministra Czesława Mroczka, że to jest naprawdę, warto się w to zaangażować i chyba już po przywiezieniu kuchni, po podziękowaniu, gdy stowarzyszenie skierowało na ręce pana wiceministra, pan wiceminister też był przekonany, że warto było się zaangażować. Ja się po prostu bardzo cieszę. No, przyznam szczerze, że w tych trudnych czasach, w których żyjemy, to z radością patrzę na to, że kuchnia polowa sprawia tyle uśmiechu takim osobom bliskim, jakim jest Marek Miera. No i dzięki.